Dla mnie najciekawsza będzie strategia 20 30 I to takie horyzontalne widzenie w długiej perspektywie spraw samorządu, bo to, co uważam, jest szansą samorządu i co w ogóle dają te warunki samorządowe, to myślenie i planowanie w takiej długiej perspektywie. Także z uwagi na to, że jednak samorządy polskie cechuje pewna stabilność władz. W związku z tym można sobie pozwolić na to, żeby budować pewne polityki w takiej właśnie długiej strategii. Myślę, że ten blok będzie dość ciekawy, jak my, samorządowcy, ale nie tylko, komentatorzy życia publicznego, politycznego, widzimy rozwój samorządu w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat.